Hej, hej, witajcie, z tej strony Kamila. Wyobraźcie sobie, że tak się wkręciłam w tworzenie tła w kolorze wina, że zapomniałam odpalić kamerki na początku. Dużo nie straciliście, położyłam jedną warstwę w ten sam sposób, który w tej chwili wykorzystuję tusz Oxide, tyle że wtedy korzystałam z tuszu Distress Ink Lumberjack Plate. Jest to piękna, winna czerwień, taka mocna, ciemna. Natomiast teraz dodaję Oxide w kolorze Candied Apple, żeby trochę złamać tą czerwień. Korzystam z folii do nakładania. I tak sobie myślę, że wzięłam chyba zbyt miękką, zbyt lejącą folię, bo zbyt dużo kleksów mi się narobiło, ale tło miało być niechlujne, więc jest ok. W tej chwili robię sobie kombinację różnych czerwieni i mieszam to na macie. Nakładam część pędzelkiem, resztę nabiorę bezpośrednio z maty. Planowałam to tło wykonać podobnie jak z kawą i z herbatą, czyli wykorzystać do tego celu wino. Niemniej jednak czerwone wino na papierze wygląda jak różowe wino. A ja chciałam bardzo żywych, nasyconych barw, więc... No więc tym razem posiłkuję się mediami. Do takiego właśnie poblasku różu winności wykorzystuję tutaj kredkę krając z takim perłowym. Ona jest generalnie z miką i ona ma taki perłowy poblask. Co widać, kiedy ruszam kartką i jest kartka pod kątem. Zastanawiałam się, w jaki sposób dodać odciski kieliszka. Wykorzystuję tutaj tusz Reinker Lumberjack Plate. Osobiście wydaje mi się, że trochę za ciemny wyszedł, więc mogłam wykorzystać bezpośrednio odbitkę stempla z pada i rozwodnić to, tak jak robiłam to przy herbacie. Niemniej jednak, no, już poszło. A skoro zostało mi tyle pigmentu na macie, to postanowiłam dodać jeszcze chlapania. Wygląda to trochę krwiście, na zasadzie jakby no, ktoś się zaciął i po prostu broczył krwią. Niemniej jednak mi się podoba. Więc z efektu jestem zadowolona. Dodaję trochę więcej, większych kleksów. No i ogólnie pora zostawić tło do wyschnięcia. Tradycyjnie kolorowanie. To już trzecia postać z Alicji w Krainie Czarów. Ta gąsienica wygląda dla mnie jak taka naprana. Sorki za określenie. A niemniej jednak stwierdziłam, że idealnie pasuje do tematu wino. Trochę obawiam się tego czerwonego grzyba. I teraz jak nagrywam... dogrywam dźwięk, to tak się zastanawiam, że w sumie mogłam dodać trochę fioletu do tego kapelusza grzybowego, ale już poszło, już jest stworzone, obzdjęciowane, sfilmowane, więc zostaje tak, jak jest.
Oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie dodała turkusu, więc pan gąsienic będzie turkusowy. Miałam dylemat, czy dobrą kredką koloruję. Okazało się, że tak. Kolorowanie, podobnie jak w poprzednich filmikach. Pigment rozprowadzam pędzelkiem na wodę. I pobieram sobie trochę wody z kropli rzuconej na matę. Podsuszam jeszcze tło. W międzyczasie schnie mój obrazek do wycinania. Bo wiecie, jak wycinamy elementy kolorowane, to ważne, żeby papier był suchy, żeby się nie porozdzierał ani nie rozwarstwił. W tle brakuje mi odbitek stemplowych i jakieś miałam zaćmienie umysłu, bo nakładam tusz na folię. Nie wiem, co to było. Niemniej jednak już nakładam poprawnie. Jak mówiłam, już wtedy miałam dylemat z tym czerwonym grzybkiem i tak się zastanawiałam, czy na pewno będzie dobrze to pasować ze sobą. No ale ostatecznie nie wpadłam na to, żeby dodać mu jakiś inny kolor. Wciąż mi brakowało czegoś w tle, więc postanowiłam dodać jeszcze trochę odbitek. No i pora wyciąć. Gąsienica. No. Coś mi nie gra cały czas z tym gąsienicem. Panem gąsienicą. Przyciemniam mu powieki, dodałam mu kropeczki, ale wciąż czegoś mi brak. Postanowiłam dodać farby akwarelowe, które wykonałam z różnego rodzaju proszków Miki. Jeżeli jesteście zainteresowani, jak powstały te farby, to zapraszam na kanał Świata Pasji. Tam jest filmik Farby akwarelowe handmade, bodajże się tytuł nazywa. I tam pokazałam, jak zrobiłam swoje farbki. Teraz oczywiście tylko pod kątem widać, że jest to gąsienica. Bo straszny jest taki właśnie blask. Są to takie farbki właśnie jakby metalizowane, tak? Więc to się błyszczy. A tym samym będzie to idealnie współgrało z tym błyskiem w tle, który mam.
najtrudniejszym elementem wycinania z tej odbitki są właśnie te czułki. Jest sposób, jak można to ominąć, czyli można odbić tą odbitkę bezpośrednio na tle, obciąć po prostu te czułki i przykleić do tła tak, żeby to, co jest odbite na tle, uzupełniło odbitkę przyklejaną. Niemniej jednak jakby warstwowo mi się to nie zgadza, a osobiście wolę pomęczyć się w wycinanie czułek i dopracować to tak, żeby wszystko było ok. W międzyczasie mój mąż przepuszcza mi przez laminator wykonane tło, żeby było bardziej płaskie. Tło wróciło. Pora na wykończenie mojego wpisu. Tradycyjnie napis na czarno, tym razem ador, czyli uwielbiam. Tak mi jakoś pasowało do wina. Podobnie jak always pasowało mi do kawy. I pora na przyklejenie wszystkich elementów. Ciekawa jestem, czy podoba Wam się ten wpis, czy może baza, tło jest zbyt krwiste jak na czerwone wino. Mi się podoba całość, cały efekt. Myślę, że wyszło bardzo ciekawie i obdarowana osoba będzie zadowolona. A tymczasem zostaje mi już tylko tak naprawdę prezentacja pracy i zaproszenie Was do subskrypcji. Będzie mi również miło, jak zostawicie po sobie jakiś ślad. I do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!